kolejny dzień przesłuchań w prokuraturze regionalnej w Katowicach w sprawie śmierci ciężarnej 33-latki. Przesłuchiwane były dwie położne, które zajmowały się kobietą w czasie jej pobytu w szpitalu w Nowym Targu. Podhalański Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że kobieta, jak i jej rodzina, zostali objęci odpowiednią opieką. Zmarła w maju 33-letnia Dorota trafiła do szpitala w 5. miesiącu ciąży. Sprawą zajmuje się teraz samodzielny dział do spraw błędów medycznych w katowickiej prokuraturze. Przesłuchania będą kontynuowane. W dalszym ciągu, bo od wczoraj przesłuchiwane są położne z podhalańskiego szpitala, jednak prokurator planuje również takie czynności procesowe na kolejny tydzień. Wiem, że czynności mają się odbyć w poniedziałek i w czwartek. Będą to również położne i pielęgniarki z podhalańskiego szpitala, które miały kontakt z pokrzywdzoną. Śledczy na razie nie otrzymali wyników zarządzonej sekcji zwłok i opinii dotyczącej tkanek przekazanych do badania histopatologicznego. Dyrekcja szpitala w Nowym Targu, która początkowo nie chciała komentować sprawy, wydała oświadczenie. Pacjentka przez cały pobyt była otaczana opieką i troską ze strony pracowników. Była również informowana o stanie zdrowia swoim i dziecka. Rozumiała sytuację jako osoba zawodowo związana ze środowiskiem medycznym. Zadbaliśmy o to, by zarówno ona, jak i rodzina otrzymały wsparcie ze strony psychologa. Zależy nam na tym, żeby sprawę wyjaśnić, o czym mówimy od samego początku. Prosimy też, by nie ferować wyroków przed ostatecznym zbadaniem i wyjaśnieniem przyczyny tej tragedii. W związku ze śmiercią kobiety do Sejmu ponownie powrócił temat aborcji. Lewica złożyła projekt nowelizacji ustawy likwidujący klauzulę sumienia. Ile jeszcze kobiet musi umrzeć? A jeśli ktoś chce się chować za klauzulą sumienia i nie jest w stanie ratować kobiet, to niech zmieni zawód. Klauzula sumienia do kosza! Według posłów i posłanek zmiana przepisów uchroni pacjentki od utraty życia lub zdrowia w imię osobistych przekonań lekarza. Lekarze nadużywają prawa do tego, aby nie podejmować się ratowania życia lub zdrowia, tak jak było w przypadku pani Doroty i bardzo wielu innych kobiet. Podobnie klauzula sumienia ma wpływ również na sytuację generalnie praw reprodukcyjnych kobiet, również związaną z dostępem do tabletek antykoncepcyjnych albo tabletki jeden dzień po. W sumie w Katowicach złoży zeznania kilkanaście osób z personelu szpitala w Nowym Targu. Początkowo śledztwo prowadziła prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Następnie akta przejęła prokuratura krajowa. W poniedziałek podjęta została decyzja o przeniesieniu śledztwa do prokuratury regionalnej w Katowicach.